Webinary. Internet umożliwia nam współpracę oraz wirtualne kontakty z innymi ludźmi. Jedną z form współpracy są webinary, seminaria w formie wideo prowadzone drogą online. Pozwalają w przystępnej, szybkiej i wygodnej formie poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje. Webinary niosą za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim jest to wygodna forma dla odbiorców. Oszczędza się czas związany z przemieszczaniem się do miejsca, w którym odbywa się wykład lub spotkanie. Odbiorcy mają dostęp do spotkania wszędzie tam, gdzie połączą się z internetem. W domu, podczas podróży, w komunikacji miejskiej, w pracy. Szkolenie jest wirtualne, nie trzeba wynajmować sali ani ponosić innych kosztów spotkania, takich jak catering czy nocleg. Zaletą webinarów jest ogromny zasięg. Ich uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na bieżąco w czasie wykładu lub spotkania. Webinar może być ciekawą alternatywą dla programów telewizyjnych czy kolejnego odcinka serialu. O webinarze zwykle informuje się w mediach społecznościowych. W ten sposób zwiększa się jego potencjalny zasięg. Ograniczony czas motywuje prowadzącego do przekazania maksymalnej ilości merytorycznych treści. Webinar można wielokrotnie odtworzyć w celu lepszego zrozumienia tematu. Tylko w takiej formie szkolenia można uczestniczyć, mając na sobie szlafrok i kapcie. Powodzenie webinaru zależy również od wyboru odpowiedniego narzędzia, które pozwoli poprowadzić spotkanie w atrakcyjny sposób. Darmowym narzędziem o nieograniczonym zasięgu jest Facebook. Możemy na nim prowadzić webinar dostępny dla wszystkich lub tylko dla zamkniętej grupy. Możliwość transmisji obrazu na żywo oferuje również YouTube. Nasze spotkanie możemy udostępnić poprzez wygenerowany link, który prześlemy zainteresowanym osobom. Jedną z bardziej popularnych platform do webinarów jest ClickMeeting. Webinar prowadzony przy zastosowaniu tego narzędzia można uzupełniać prezentacjami multimedialnymi. W czasie trwania wirtualnego spotkania uczestnicy mogą rozmawiać, korzystając z okna czatu. Warto zadbać o to, by poprowadzić spotkanie w zamkniętym, cichym pomieszczeniu, pamiętając o właściwym oświetleniu oraz tle. Ważna jest również odpowiednia promocja, czyli przygotowanie grafiki i przesłanie wiadomości z zaproszeniem do potencjalnych odbiorców. Istotna jest nie tylko ciekawa treść, ale też sposób jej przekazywania. Zanim zaczniesz nadawać na żywo, stwórz dokładny plan wypowiedzi. Unikniesz w ten sposób pomyłek i niepotrzebnego przeciągania tematu. Wspieraj przekazywane treści materiałami dodatkowymi, na przykład slajdami i animacjami, które udostępnisz widzom. Staraj się patrzeć prosto w kamerę. Dzięki temu widzowie będą mieli wrażenie, że mówisz do nich. Webinary to nowoczesna i atrakcyjna forma zdobywania wiedzy. Wypróbuj i korzystaj!